Dzień dobry, dzisiaj na pewno coś, co Wam się spodoba, czyli Dremel 8260. Najnowszy model akumulatorowy. Zapraszam na film. Skąd jestem taki pewny, że Wam się to spodoba? Ano może stąd, że ja mam ten sprzęt już kilka miesięcy, popracowałem na nim i wyrobiłem sobie jakieś zdanie. Mało tego, mam poprzedni model, czyli 8220, z którego również jestem zadowolony, pracuję on do dziś, ale ten nowszy sprzęt jest po prostu trochę lepszy. Zobaczmy w takim razie, co jest w takiej skrzynce, bo tutaj mam zestaw taki dość bogaty. I proszę bardzo, tona instrukcji. I tutaj jest coś, co myślę, że jest warte, żeby wspomnieć o tym, czyli tego typu broszury. No tu już jest, kurczę, prawie że w postaci plakatu. Co do czego używać? Jakie prędkości obrotowe? I tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, tego sprzętu do takich wrzecion szybkoobrotowych jest mnóstwo. Pamiętajcie, że tutaj akurat ten model ma aż 30 tysięcy obrotów i po pierwsze trzeba uważać w trakcie pracy, bo to już nie są zabawki. Po drugie, łatwo te narzędzia o sprzęt po prostu zniszczyć, jeśli się pracuje niewłaściwie. I również jest tutaj pokazane sporo akcesoriów takich dodatkowych, których w większości myślę, że już mam. I to naprawdę rozszerza Wasze możliwości co do tego sprzętu. Dobra, instrukcje i tak dalej, książeczki. Patrzymy co dalej. Mamy ładowarkę. Tutaj będziecie widzieć, mamy ładowarkę sieciową. Mamy jeden akumulator, drugi akumulator jest w narzędziu. I tutaj jest pierwsza przystawka, taka osłona. Dobra, to od razu wyjmę i zaraz zobaczycie, do czego to służy. Otwieramy sobie jeszcze szufladę pełną niespodzianek. I tutaj tego już jest całkiem sporo. Dobra, to może od razu pierwsza przystawka, czyli o, nie tak. Po prostu nakręcamy sobie to. Nakręcamy sobie to. No dalej. O. Tak, to jest jeszcze, jak widzicie, obracane. Kiedy nakrętka już jest prawidłowo nakręcona, tą osłonę możemy sobie jeszcze dostosować w zależności, gdzie będzie narzędzie, czy jak będziemy pracować, żeby wszelkie jakieś odpryski trafiały tutaj w tą szybkę. Dobra, to ściągamy. Co jest jeszcze? No dalej. Co jest jeszcze? To. Też kolejna bardzo fajna przystawka, która pozwala nam pracować z określoną głębokością. Tutaj mamy śrubę. Są w milimetrach, widzę też odległości, ale generalnie chodzi o to, że możemy pracować tym na przykład tak jak tutaj na stole. Dajemy sobie troszeczkę to w górę, czy dajemy dwa dystanse tutaj. Opuszczamy frez do materiału i możemy w bardzo wygodny sposób pracować. Za chwilę oczywiście jakieś te przykłady pracy Wam również pokażę. Co dalej? Kolejna przystawka. Tutaj na przykład możemy sobie bardzo fajnie szlifować w ten sposób. Weźmy na przykład tutaj jakiś materiał i jeśli tutaj miałbym założony jakiś na przykład papier ścierny, chociaż nawet tym mógłbym się tutaj pokusić w ten sposób. Czyli mamy pod kątem 45 stopni, a tutaj na płasko. I również jest tutaj śruba regulacyjna, więc możemy sobie tym regulować. Czyli kolejna rzecz. Dobra, rączka. Kolejna fajna taka pozycja do, że tak powiem, wygodniejszej pracy. Tak, tak. I możemy sobie prawie że jak pisakiem tutaj pracować w materiale. Jedziemy dalej. Cóż tu mamy?
A tutaj jest jeszcze, myślę, że to będzie lepsze w tym przypadku. O właśnie, mocniej to dokręcimy. Tak. O. Ta nakrętka tutaj jest również dość ciekawa, co zaraz Wam pokażę. Czyli mamy rączkę, mamy jeszcze bardzo sprytny cyrkiel do pracy. Również sobie to nakręcamy. No i zobaczcie, frez mamy tu, a tutaj mamy pin prowadzący. Musimy to poluźnić, obrócić. Tak, obracamy sobie. I już mamy pin prowadzący do naszego cyrkla. Czyli powiedzmy tutaj jest 10 cm. Odtąd dotąd. Możemy sobie sprawdzić. Jest. Nie ma. A to znaczy, że skoro tu jest dycha, a tu jest w tą stronę, więc to powinno być obrócone pewnie w drugą stronę. No ale dobrze, zrobimy sobie w ten sposób. 10 cm do pina. Ok. Również tutaj ta śruba regulacyjna. To fajnie, widzicie, w każdej tej przystawce jest to zrobione w ten sam sposób. Czyli pin, tutaj frez, cyk i jedziemy wycinając sobie, czy frezując po łuku. Dobra rzecz. Cyrkiel się naprawdę bardzo, bardzo często przydaje. Mamy tutaj również, tylko to powiem szczerze, no ciekawe jak się to będzie zakładać, już wiem. Nie czytałem instrukcji, powiem szczerze, ale główka pracuje. Zobaczcie, zrobimy tak. I teraz, co to będzie? Jak myślicie? Nie, w tą stronę, ja bym to dał tą. Tutaj. Jeśli chcemy pracować równolegle do krawędzi, zobaczcie, na przykład sobie zdamy tutaj tak, tak, tak i jedziemy wtedy równolegle do krawędzi, czyli to jest nasza przykładnica równoległa i przesuwamy się o określony odstęp tutaj, dystans między frezem a tą przykładnicą. W tą stronę czy w tą, to już jak to woli. Dobrze, jedziemy dalej w takim razie. Czyli tutaj jest cyrkiel i przykładnica równoległa. Mamy tutaj kolejne pudełeczko, to zaraz Wam również pokażę. System, który się nazywa SpeedClick. I to jest naprawdę genialna, genialna sprawa. Uwielbiam ten system mocowania narzędzi. Trzeba tylko rozpieczętować tutaj to pudełeczko. I mamy tutaj tarczę do cięcia metalu. I nasz uchwyt. Luzowanie zacisku, do tego wykorzystujemy tą nasadkę. Tutaj jest blokada wrzeciona i możemy odkręcać, luzować docisk. No, chodź tutaj, cyk. Wyciągamy frez, czpień. Czyli tak naprawdę narzędzie, ten kluczyk jest zawsze z nami. Teraz sobie to ładujemy tu i możemy wkładać tą tarczę do cięcia metalu. No,
Dobra, wchodzi tak tutaj. I do cięcia tą tarczą już można byłoby użyć właśnie na przykład tą osłonę, ale wtedy oczywiście nie korzystamy z tego klucza tutaj, który jest w samej tej nasadce. Mamy jeszcze oczywiście cały osprzęt tutaj. Mam jeszcze takie dwie przegródki. Cóż tu mamy? Tutaj, jak pamiętam, są frezy. Dwa freziki takie. Oraz pudełeczko, w którym jest kolejna dawka osprzętu. Osprzętu jest naprawdę całkiem sporo i to faktycznie wystarczy Wam do większości prac na początek. Czy to będzie szlifowanie, czy cięcie, czy polerowanie. Tymi akcesoriami spokojnie jesteście w stanie to załatwić. No ale osprzęt osprzętem, a teraz jeszcze wypadałoby zobaczyć samo narzędzie, prawda? Proszę bardzo, najnowszy Dremel wygląda tak. Przepraszam, że już jest zakurzony, ale tak jak mówię, on już u mnie pracuje trochę. I co? Po pierwsze, całość jest wykonana z takiej gumy antypoślizgowej, bym powiedział. To wszystko tutaj u góry, tu na dole, wszystko jest gumowe. I to faktycznie, słuchajcie, ten grip, to trzymanie narzędzia jak najbardziej mi odpowiada. Od przodu blokada wrzeciona, włącznik, wyłącznik, regulacja prędkości. I tutaj już panel kontrolny świadczący o takiej, powiedzmy, trochę nowszej wersji. Odpalamy w takim razie. Zrobimy sobie tak. Odpalamy. I na dzień dobry urządzenie odpala się w 15 tysiącach obrotów. Regulacja prędkości 20, 25, 30 tysięcy. Najniższa prędkość 5 tysięcy obrotów na minutę. Wyłączamy. I teraz może zrobimy jeszcze jedną rzecz ważną, czyli jest narzędzie włączone, wyciągamy baterię, wkładamy baterię. Mówię tutaj o tym, że jest to ważne, ponieważ nie chcielibyśmy, żeby w tym momencie się to narzędzie włączyło, mimo tego, że włącznik jest w pozycji załącz. Wyłączamy, włączamy i narzędzie z powrotem rusza. Więc pomyślano troszeczkę o tym, żeby to narzędzie również było bezpieczne. Tutaj mamy taki duży hak. Kiedy pracujemy z tym przewodem giętkim, no to wtedy wypadałoby to sobie gdzieś zaczepić. Przewód w rękę i mamy tam końcówkę do operowania. Dobrze, to skoro mamy tutaj aluminium, to pierwsze leci aluminium i możemy sobie ciąć. No to zobaczmy jeszcze, jak sobie poradzi przy wyższej prędkości. Naprawdę ciężko to narzędzie zatrzymać. To jestem pod wrażeniem. Frez może taki. I tutaj też aluminium będziemy męczyć, nie ma problemu. Dźwięki straszliwe, ale jak widzicie, ilość materiału, które się tutaj, tego urobku, które zrobiłem, jest całkiem spora i faktycznie, słuchajcie, nie jestem w stanie zatrzymać tego sprzętu, więc to mi się podoba, że mocy tu nie brakuje. Kolejna rzecz, która na pewno się przydaje również u mnie, to jest polerowanie. Tutaj mamy na przykład taką tarczę,
Dobrze, założymy sobie tak. Nie tarczę, tylko tą gąbkę taką ścierną. Czyli tak, tutaj sobie wyciągamy, nakładamy tak. No to weźmy sobie na przykład tutaj mosiąc i jedziemy. Pierwszy etap pracy polerskiej zrobiony. A teraz wypadałoby to jeszcze dopolerować, tak? I żeby to zrobić, użyjemy sobie takiego padzika małego. Do tego jest taka mikro pasta polerska. I zobaczcie, pastę nakładamy na nasze kółko to filcowe. Teraz wkręcamy się tutaj tym czpieniem. Tak, i możemy nakładać. I zaraz będziemy polerować. Okej. Możemy też tutaj troszeczkę nałożyć. Okej. Też nieduża prędkość. Tak, oczywiście teraz sobie możemy to wszystko zebrać. Umyć to, posmarować oliwką i stopa będzie jak nowa. Jedziemy dalej. Nie ma sprawy. Może coś, słuchajcie, z frezowania, może w drewnie. Frezowanie cyrklem, bo myślę, że to jest bardzo fajna rzecz. Zrobimy sobie najpierw punkt startowy dla naszego pina. Więc tutaj wystarczy wywiercić otworek i to już powinno wystarczyć, żeby ten pin sobie jechał w tym miejscu. Tak jest. No i teraz kwestia ustawienia głębokości, żeby poruszać się tutaj właśnie tym cyrklem. Ja sobie ustawię tutaj z boku. Będę widział, jak głęboko to wchodzi. No i odpalamy frezarkę. Możemy troszeczkę większą prędkość. Jak słyszycie, mimo tego, że frezowałem tutaj parę milimetrów w głąb, frezarka nie zwalnia, więc naprawdę ona ma moc. I teraz kolejna rzecz, bardzo ciekawa i nowa przy tym modelu, czyli sterowanie przez aplikację poprzez Bluetooth. Aplikacja nazywa się, jak się domyślacie, Dremel. Dremel. I zobaczmy, czy tutaj, aha, już się połączyło i pokazuje, jak widać, o 84% lżejsze zastosowania 21 minut, cięższe zastosowania 10 minut.
Temperatura jest OK. Mamy również predefiniowane, możemy kontrolować prędkość obrotową. Jeśli ktoś nie jest pewny, jakie prędkości właśnie, na przykład przy takim frezowaniu w drewnie, no to zaraz zobaczymy. Wybierz prędkość i tutaj mamy kontrolę prędkości, wchodzimy i mamy całe menu, które przeprowadzi nas, dobierając właśnie tą prędkość obrotową. Zrobimy tak. Niech będzie, że to jest twarde drewno. Rzeźbienie, grawerowanie, frezowanie. Mamy tutaj frez. Frezy proste. No to jest akurat frez spiralny. No, czekajcie. Szlifowanie, cięcie. Ścieranie. No dobra, niech będzie, że będzie to frez prosty. I co nam pokaże? Od 5 do... Zalecana prędkość obrotowa 18-24 tysiące obrotów. Przy troszeczkę mniejszych frezach. Ja tutaj mam akurat teraz założony taki bardzo długi frez. Ale mamy również tutaj przewodniki po tych wszystkich akcesoriach. I to naprawdę się chwalić, że producenci również troszeczkę nam pomagają w tym, żebyśmy się odnaleźli. Jeśli ktoś nie ma wiedzy, to taka właśnie aplikacja nam pomoże w tym. O, i nawet słuchajcie, trafiłem dokładnie do tej tabeli, którą pokazywałem Wam na samym początku. Nie przedłużając, myślę, że słuchajcie, narzędzie naprawdę godne polecenia, bo przyda się zarówno w domu, jak i w warsztacie. Uwierzcie mi, że taki nawet Dremel przy całym tym sprzęcie, który mam w warsztacie, bez Dremela w wielu sytuacjach bym sobie nie poradził. Jest to faktycznie sprzęt taki malutki, a jeszcze w wersji akumulatorowej, no to już w ogóle wchodzimy na drabinę i gdzieś tam u góry na przykład sobie coś podfrezowujemy i to ma moc, po prostu to ma moc. Tu jeszcze mogę Wam pokazać. W modrzewiu. Cyk. Nie jestem w stanie tego zatrzymać. Jeśli chodzi o drewno, to myślę, że również w moich rękach jest jeszcze jedna końcówka, dość często. W miejscach, gdzie potrzebujemy coś wyszlifować. Czyli teraz na przykład to, co zrobiłem tutaj. Machanie pilnikiem, słuchajcie, to jest słaby pomysł. Ale taką końcówką ścierną, to robota idzie dużo, dużo szybciej. Tego typu czpienie, słuchajcie, używałem praktycznie notorycznie przy czyszczeniu wszelkich malutkich figurek, które wycinałem na włosówce. Tutaj tylko uważajcie z prędkościami, żeby nie przypalić tego papieru, no bo jak go przypalicie, no to pozamiatane, nie? A to idzie jak widać, nie? Że naprawdę... Słuchajcie, próbuję to zatrzymać. Dzięki. Do zobaczenia w takim razie w kolejnych odcinkach, które już niedługo. Cześć.